Shout Factory TV, changing the channel. You don't really know much about Halloween. Halloween, the barriers will be down between the real and the unreal. And the dead might be looking in. The last great one took place 3,000 years ago and the hills ran red. Halloween, the children. You happen to know anything about this Cochran? All I can tell you, mister, is watch out. Seasonal. He's watching you, friend, I guarantee you that. Trick or treat, trick or treat. Hey, Mr. Cochran, just what is the final process? Fellas, I was just kidding. Witchcraft. Halloween. To us, it was a way of controlling Seasonal. Our environment. Hey! Where are they taking her? They're taking her to the factory. I want a mask. Can I have a mask? Just what I had in mind for you, little buddy. Why, Cochran? Why? Do I need a reason? I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this is an emergency. I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. I'm glad you'll be able to watch it. You've got to believe me. They're going to kill us, all of us. Stop it! Halloween. The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween. Stop it! Halloween 3. Season of the Witch, the night no one comes home. Witam agenci, serdecznie Lesie się kłania. Halloween 3, sezon czarownic, wydany w 1982 roku, jest pomyłką przy pracy najwyraźniej, ponieważ film jest totalnym gniotem. I nie ma co tutaj dużo mówić. Halloween 3, sezon czarownic. Posłużymy się film webem jako wyjątku, bo nie chce mi się was zanudzać. Powiem tak. Pewien mężczyzna podejrzewa irlandzką firmę o przekręt związany ze świętem Halloween, którym wyjaśnieniu pomaga mu młoda kobieta. Jeżeli chodzi o bohaterów dawnego Halloween, Michaela Myersa i Laurie Strode, Halloween leci raptem w telewizji, w którejś tam scenie. Wow! Agenci, ale od początku. W 1982 roku premierem ma Halloween 3. Wszyscy najprawdopodobniej poszli do kin, poszli gdzie się da to oglądać, żeby zobaczyć Michaela Myersa, jak on powraca, jakie czarownice mają na myśli autorzy. No ale niestety, jeżeli też nastawiliście się na coś takiego, to niestety sromotnie się przejechaliście na tym, ponieważ Michaela Myersa w tym filmie zwyczajnie nie ma. Resil, jak to? Film bez Myersa z Halloween? No wiecie, ja też tak pomyślałem. I dlatego też z lekką obawą podszedłem do Halloween 3 sezon czarownic. Fabuła jest denna. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Nie ma tu nic wartego uwagi. Jakieś paranormalne stwierdzenia jasne. W Halloween Michael Myers jest osobą, która jest postawiona jako osoba z możliwościami paranormalnymi. Jak widzicie, show TV, proszę, zapraszam do niego, tam macie wszystkie zwiastuny na przykład. Nie chciało mi się tutaj, więc od razu polecam jego kanał. Jeżeli chodzi o ten, co tutaj mamy, to fabuła jest taka
taka sobie, nic wartego uwagi, nic wartego zapamiętania. Jest pewien sekrecik, wow, tajemnica, rozwiązujemy tajemnicę. Jakieś czarownice się pałętają, coś się dzieje, Halloween i takie tam inne, bo wszyscy twórcy sobie pomyśleli nagle, ej, Majersa może nie być, on w końcu zginął, dajmy coś nowego. No ale niestety nie, Halloween podało nam trzy na tacy, że niestety film bez Michaela Myersa jest bez sensu. Tak samo jak film bez Laurie Strode też jest bez sensu. I tak naprawdę bez tej dwójki to ta seria nadaje się na śmietnik. Nie ma co tego przyrównywać do dwójki, a co do legendarnej jedynki, to już byłoby grzech to porównać. Jeśli chodzi o obsadę, mam czasami wrażenie, że aktorzy nie wiedzieli, do czego grali, że to Halloween, że trzeba jakoś oddać klimat tego miejsca. Groza jest taka sztuczna, wszystko jest dziwne. To jest już dla mnie bardziej film akcji niż... niż kolejna kontynuacja tego Halloween. O Myersie nie ma tutaj absolutnie mowy, gdyby Halloween 3 kontynuowało te wątki, na przykład powiedzieliby, ej, wiecie co, ale istniał kiedyś taki morderca, Michael Myers, on zabił prawie że swoją siostrę, ale ocalała, yupi, albo choćby Lori, żeby się pojawiła, nie no, skąd? Przecież Halloween 3 to jest zupełnie coś nowego, nowa odświeżona rzecz, Lori tutaj w ogóle nie istnieje, Dr. Loomis też nie, więc po co komu o nich? Ale ani słowa, że zginęli w tym wybuchu z Halloween 2, ani że cokolwiek się tam dzieje z nimi, nie, no skąd, oni nie istnieją. Ta seria opiera się trochę na wątkach trochę detektywistycznych, trochę paranormalnych, kryminalnych, więc tutaj jest wszystko misz, masz. Mam wrażenie, że ktoś tu nie wiedział, co robi i zauroczył się szalonym klimatem Saints Row z serii gier. Fani różnych filmów mogą wiele wybaczyć. Ale takie coś, co zaprezentowano w Halloween 3 sezon Czarownic, jest po prostu przesadą i jawnym śmianiem nam się w twarz. A co do aktorów, jak mówię, obsada aktorska, nie wiedzieli prawdopodobnie do czego grają. Bohaterowie, żadnych charyzmatycznych postaci. Próbowano na siłę polubić głównego bohatera, ale on jest taki sztywny, że nie idzie go polubić. Ja już nawet widzicie, ja parę godzin temu oglądałem ten film, ja już zapomniałem, jak się nazywał główny bohater. Film się bodajże kończy, jak pamiętam, telefonem, w którym on prosi o dodatkowe jeszcze dni, żeby to wyjaśnić i tak dalej, ale prawda jest taka, że już później te wątki też się umywają w dalszych częściach Halloween. Halloween 3, mam wrażenie, pojawiło się tutaj zupełnie przypadkiem. Klimat i strach, o klimacie nie ma tutaj mówić denny, po prostu. Nie ma co tutaj więcej świeżbić tego, bo po prostu żal patrzeć, co oni porobili z serią Halloween. O strachu nie ma tutaj absolutnie mowy, takie podchodzicie, wow, to tak, wow, no. Także jeżeli na to chcecie pójść, na takie nudziarstwo, to spoko, bo jeżeli lubicie filmy akcji, rozumiecie jakieś kryminały łączone z jakimiś paranormalnymi rzeczami, to spoko, to Halloween 3 spełni wasze wymagania. Ale jeżeli jesteście fanami klasycznych horrorów, tak jak ja, klasyków gatunku, takich jak właśnie Halloween 1, Halloween 2, Halloween Kills, czy Halloween z 2018, to po prostu się na tym filmie zwyczajnie zawiedziecie. To jest po prostu film akcji, w którym upchnięto legendarną, piękną nazwę Halloween. Twórcy często tłumaczyli się faktem, że Michael Myers już nie żyje, że Michael Myers nie ma go tu, więc często też powiedziano, że skoro Michael Myers nie żyje, to próbowano go wymazać z pamięci. No wszystko byłoby super, tylko gdyby istniała tam osoba, która by mówiła, że Michael Myers żył, że Michael Myers próbował zabić,
że doktor mi zginął, próbując go powstrzymać, że Lori uciekła w ostatniej chwili, a tutaj nic takiego nie ma. Tutaj po prostu nie ma takiego klimatu, tego, że to się naprawdę działo, a jest tylko takie denne nawiązanie, że na siłę wciśnięty wątek, w którym to któryś z fragmentów scen z oryginalnego Halloween łaskawie znalazł się na telewizorze, gdy w jednej ze scen. No po prostu na śmiech ogarnia człowieka. Jest to krótka recenzja, agenci, ponieważ jestem zażenowany tym filmem i tak naprawdę jestem bardzo rozczarowany. Czy warto obejrzeć? Absolutnie nie. To jedyny film z Halloween, który polecam wam pominąć, bo jest on niewarty naszej uwagi jako oglądających horrory. Czy można dać szansę Halloween? Oczywiście, jak każdemu filmowi. Na przykład niektórzy z was zjechali mnie za to, że powiedziałem złe słowo o Skywalker Odrodzenie. Agenci, my jesteśmy w stanie sporo przyjąć. Ja często niektóre budle, takie rzeczy jak na przykład to, że się pod koniec Halloween Kills rzucili wszyscy na Myersa, zapominając, że on jest po prostu nieśmiertelny praktycznie, to nagle i nagle on wszystkich wybił i nagle sobie przypomnieli, że to Michael Myers, no to wiecie, to ja jestem to w stanie wybaczyć. Ale nie jestem w stanie wybaczyć twórcom, że próbowali zatrzeć ślady po swoich dwóch dziełach i sabotowali swoje własne pomysły, tak naprawdę. Więc to jest niewybaczalne dla mnie, a nie to, że próbowali wcisnąć coś nowego, bo nowości są czymś, co czeka wszystkie serie filmowe i myślę, że Halloween Ends będzie jak najbardziej ciekawą częścią. Ale jak mówię, Halloween 3 sezon czarownic to jest coś, przy czym po prostu jeżeli szukacie dalszych jakichś powiązań z Halloween czy Halloween 2, to po prostu tutaj stracicie tylko czas. I dlatego teraz w podsumowaniu podaję w pełnym sumieniem. Oczywiście wy możecie mieć swoje zdanie, ja mam swoje. Dla mnie film jest 1 na 10. To jest po prostu jawna kpina z filmu Halloween. Na Filmwebie też wystawiłem jej jedną gwiazdkę, uznałem to za kpinę. I z pełną świadomością mówię wam, że nie warto tego filmu oglądać. Nawet się nim nie interesujcie. Gdyby nie był częścią Halloween, to w ogóle bym go nie brał do recenzji, bo po prostu był nędzny. Ale ponieważ jest częścią Halloween, to musiałem to wziąć do recenzji, żebyśmy mogli iść dalej i dać sobie i klarownie zamknąć sobie całą serię. Jeżeli chcecie dać szansę, to jak widzieliście tutaj na zwiastunie wielokrotnie, Halloween 3 sezon czarownic jest na Blu-ray, DVD, ale możecie też go obejrzeć sobie na CDA oraz w innych serwisach społecznościowych. Czy warto? Już wam powiedziałem. Ale jeżeli chcecie dać mu szansę, to czemu nie? Spróbujcie. Może wychwycicie coś, co w komentarzach opiszecie i ja może zmienię opinię, może podejdę do sprawy trochę inaczej. Piszcie w komentarzach i oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz mile widziany. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Shout Factory TV. Changing the channel. You don't really know much about Halloween. Halloween. The barriers will be down between the real and the unreal. And the dead might be looking in. The last great one took place 3,000 years ago when the hills ran red. Halloween, the children. You happen to know anything about this Cochran? All I can tell you, mister, is watch out. Season. He's watching you, friend, I guarantee you that. Trick or treat, trick or treat. Hey, Mr. Cochran, just what is the final process? Fellas, I was just kidding. Witchcraft. To us, it was a way of controlling our environment. Hey! Ah!
Where are they taking her? They're taking her to the factory. I want a mask. Can I have a mask? Just what I had in mind for you, little buddy. Why, Cochran? Why? Do I need a reason? I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this is an emergency. I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. I'm glad you'll be able to watch it. You've got to believe me! They're going to kill us. All of us. Stop it! The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween. Stop it! Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home.